Witam was, moi drodzy, gorąco i serdecznie. Ja jestem Yuken, a przed wami 25 odcinek Supermarket Simulatora. W dzisiejszym odcinku, moi drodzy, od razu otwieramy bajzel, ponieważ, jak widzicie, no, na potrzeby dzisiejszego odcinka zmieniłem nazwę sklepu ze Stonki Yukena na VIP Stonkę Yukena. Ze znaczkami dolara zmieniłem również logotyp, ale to tylko, moi drodzy, na dzisiaj. Dlaczego dzisiaj taki sposób? Albo w dzisiejszym dniu, w dzisiejszym odcinku, z dnia na dzień, ceny będą szły w górę. Zobaczcie, moi drodzy, sklep dla VIP-ów, dlatego że cena rynkowa to 5,04 euro, a moja jest wyższa dokładnie o euraska, o złotóweczkę. Także, moi drodzy, będziemy robili to właśnie w ten sposób, mając droższe produkty o przynajmniej złotówkę i zobaczymy, czy zrobimy wyższe obroty, mając drożej. Ale jak na sklep dla VIP-ów przystało, to oczywiście na następny dzień wszystkie, totalnie wszystkie produkty będą droższe o 2 złote. Może dojdziemy w ten sposób do piątki, nie wiem. Ale jestem ciekaw jednego najważniejszego. Czy przez tą akcję będziemy mieli tylu niezadowolonych klientów, a raczej wszystko wskazuje na to, że tak, że nasz sklep spadnie z poziomu, bo kary za to mogą być drogie. Także przekonamy się, moi drodzy, już za chwilkę. Ja tutaj jako prawdziwy szef stoję i się przyglądam. Na razie chyba po osiedlu, moi drodzy, fama się nie rozeszła, że mamy drogo. A może właśnie tu same VIP-y, słuchajcie, na osiedlu mieszkają, bo ludzie nadal do sklepu lgną. Także zobaczmy, co kupują. Ale tak naprawdę obrót... O, już ktoś narzeka na cenę, już ktoś narzeka, widzowie, na cenę. Ale tak naprawdę obrót, no, na koniec dnia będzie tym wyznacznikiem. Niby coś tam kupują, ale tak jak widzę... Tak jak widzę, nie za wiele, widzowie, nie za wiele. Zobaczymy. Jeżeli dobrze pamiętam, to teraz nie używam tego moda na More Customers, bo w poprzednim odcinku używaliśmy go do promocji, a w tym odcinku, no patrzcie, moi drodzy, no patrzcie, Mateusz Morawiecki odwiedził mój sklep dla VIP-ów, no polityka stać na to, wiadomo, moi drodzy, oby zrobił dobre zakupy, będziemy upatrzeli w takim razie, kochani, na ręce, bo polityków trzeba obserwować. Oj, za dużo nie kupił, o, to tylko kupił. Chyba tylko śmietanę kupił. No co za Mateusz? A to Mateusz Wajchę Przełóż. No niestety, myślałem, że jak taki bogaty działki ma, no to coś tam kupi u mnie, wesprze polskiego przedsiębiorcę. A tu niestety, widzowie, a tu niestety się to nie stało. W każdym razie, moi drodzy, na pewno każdy klient w tym podsumowaniu, no wątpię, żeby jakikolwiek klient był zadowolony. No ale to zobaczymy, bo ja robię taką akcję pierwszy raz, że dosłownie wszystkie produkty w sklepie są droższe i to wiecie, złotówka złotówką, tak? No bo jeżeli to papier toaletowy, który kosztuje powiedzmy 15 czy tam 14 jest droższy o złotówkę, to spoko, ale niektóre produkty typu sól, która kosztowała 2, nagle będzie po 3, także tu już złotówka robi ogromny procent, nie? Zobaczcie, powinna sól kosztować 2 euraski, a kosztuje 3. Także tu już różnica się robi, ale mnie wkurza ten mój gagatek z tym kartonem. Gdzie ja mam zrobić, żeby on mi... O, tu będziemy sobie nasz sklep, widzowie, obserwowali, jak to klienci kupują. Może na tę okazję powinienem w ogóle ściany, słuchajcie, przemalować. Drogi widzu, zrobię to razem z tobą i dla ciebie. Przemalujemy sobie, słuchajcie, ściany. No bo skoro, moi drodzy, no podłogę to może niekoniecznie, ale... Było sobie różowe, no to myślę, że jeżeli ma być VIP, jeśli ma być VIP, to może, moi drodzy, czarne ściany, słuchajcie, zresztą taki czarny bardziej w zieleń wchodzący, ale dobra, może być taki taki zieleń, taka ciemna zieleń, ciemny turkus, bo to czarny nie jest, dobra, niech będzie tak, regały już nie będziemy, słuchajcie, przemalowywali, nie ma sensu. Ale zobaczcie, że mimo wszystko, kochani, moi drodzy, oni coś tam kupują. Coś tam kupują w tym naszym sklepie dla VIP-ów. No to przyjrzyjmy się temu z góry. Szkoda, a ja jak się wkurzę, to sobie postawię, słuchajcie, zamrażarkę przed sklepem i będę nasz sklep z góry obserwował.
A co? Raz możemy sobie zaszaleć, widzowie. Postawię sobie jakiś sprzęcior. Postawię sobie, słuchajcie, jakiś sprzęcior. Raz możemy i pierwsze tam 500 czy ileś dolarów stracić się. Nic nie stanie. Niech to będzie zwykła zamrażarka. Po co przepłacać? Bo nam chodzi tylko o karton tak naprawdę, widzowie. Tylko o karton nam chodzi. Także zobaczcie, postał, nawet jak tutaj się, tak jak tu przyjechał, nie, tutaj mi się nie podoba, tutaj jest słaba widoczność na mój sklep, ja chcę obserwować tutaj, o, naprzeciwko drzwi, cyk, o, jesteśmy na kartonie? Chyba jesteśmy, tylko fajnie by było, jakbyśmy jeszcze nogi mieli, nie? Widzowie, byłoby całkiem sympatycznie, jakbyśmy mieli nogi, a my tu, kurczę, nóg nie mamy, nie wiem, co się z naszymi nogami stało. No to mogliby dopracować, bo no przecież wszystkie NPC-ty, które tu chodzą, mają nogi, a dlaczego ja jako właściciel sklepu, kochani, nie mam nóg? Ja się pytam, co ja jestem duchem, czy co? No na pewno klientów jest mniej, wielu narzeka, ale to tak naprawdę podsumowanie dobowe nam powie całą prawdę. Nie chcę już tego porównywać z tym modem Morcus Thomers, moi drodzy, bo to by mnie chyba zniszczyło, jeśli chodzi o punkty. Bo pamiętajcie, że za każdego niezadowolonego klienta mamy minus 5 punktów tego expa, jeśli chodzi o rozwój. No na razie wszystko dostajemy na zielono, więc no ciekawi mnie to, Kasa rośnie, nawet nie pamiętam ile miałem, kiedy zaczynaliśmy odcinek. I jak widzicie, no dużo ludzi narzeka wszędzie, wszyscy narzekają. A ja sobie tak tutaj na kartonie stoję i sobie obserwuję, tylko ciemno już się zrobiło. Szkoda, że na przykład szyb nie można oklejać. Mi by się przydało, jakbym chciał mieć taką możliwość, żeby jakoś można szyby oklejać. Chciałbym wtedy mieć na przykład, tak jak są na przykład żabki pooklejane. Żeby tak nie było, wiecie, smutno, nie? No bo te przezroczyste szyby to tak średnio. Zresztą tu przy tym wejściu też tak średnio te szyby tutaj wyglądają. Ale zapalił się napis Stonka You Can VIP, także zobaczymy, jak na koniec dnia to wyjdzie. No, słuchajcie, a ten co? To był ten gagatek, kurczę, Heniu, co się modlił ostatnio do regału, teraz do kosza na śmieci się modli. No ja nie wiem, ja już nie mam sił, słuchajcie, widzowie, na tego pracownika. Brakuje mi po prostu na niego sił. Zobaczymy, czy takie drastyczne podniesienie cen o złotówkę, no bo mówię, w niektórych przypadkach to jest drastyczne, czy to wpłynie na obrót. Ale spokojna wasza rozczochrana, moi drodzy. Moi drodzy. Zaraz zrobimy następną dniówkę i to zrobię zanim kliknę zakończyć dzień. Chociaż no właśnie, bo ja muszę zapisać, więc ja to będę wam ciął, widzowie. Zakończę z wami dzień po cięciu, bo ja muszę w tym momencie, jak oni wszyscy wyjdą z tego sklepu, to wam w ogóle może przyspieszę i wtedy muszę wyjść na chwilę z Supermarket Simulatora, zmienić ustawienia, tak, bo ja tutaj do tych automatycznych cen, żebym ja nie musiał biegać między regałami, się tam srać z tym wszystkim, używam pomocy moda, który to jest Automatic Price Updater, tak? On się chyba w ogóle teraz nazywa tylko Price Updater, zmienili jego nazwę. I jest bardzo fajnym modem. Ja zazwyczaj, jak wiecie i oglądacie moją serię, to ustawiam sobie o grosz taniej niż cena rynkowa. No ale dziś pod specjalny odcinek taki, no powiedzmy, pod ten sklep VIP, chcę pobawić się tym modem i zrobić 2-3 dniówki, no może 4, podnosząc stopniowo te ceny. Pierwsza cena to była złotówka drożej, eurasek drożej na produkcie każdym. W tej chwili następną dniówkę zrobimy jeszcze grubo, jeszcze grubiej, bo będzie o 2 euro każdy produkt droższy. 2 euro każdy produkt będzie droższy i trzeci, ostatni dzień zrobimy o 5. I zobaczymy, jak to wpłynie na liczbę klientów. Bez moda Morcus Thomers, moi drodzy, to już teraz wam mogę powiedzieć, jak to wyglądało tradycyjnie. Było to w granicach 90 klientów i dawało to obrotu rzędu, jak dobrze pamiętam, około 7000. Dobra. Oj, jeszcze jest klientka. Zaczynamy następny dzień i mamy podsumowanie. Słuchajcie, mieliśmy łącznie 108, jakby nie rozumiem tego, zadowoleni 38, za drogo 122, więc powiedzcie mi, widzowie, jaką matematyką sugeruje się Supermarket Simulator, jeśli zadowolonych było 38, za drogo było dla 122 klientów,
To jakim cudem łącznie było 108 klientów? Czy ja nie umiem dodawać, odejmować, bo wytłumaczcie mi to, bo według mnie zadowolonych było 38, tych, którzy narzekali, że za drogo było 122, więc mieliśmy 150 klientów, jeśli ja dobrze liczę. Nie nawet 160, a nie 50. 160, no to jakim cudem jest 108? Ja nie rozumiem. Ale dobra, słuchajcie. I co jest, widzowie, ciekawe? I teraz uważajcie. Bo to jest, kochani, najlepsze. Nie mam moda More Customers, podkreślam. Bo gdyby był More Customers, to byśmy mieli 170 klientów. I teraz wyobraźcie sobie, że w momencie, kiedy mamy droższe ceny, mamy więcej klientów w sklepie. To jest pierwszy raz, kiedy tylu klientów było. I teraz obrót, który zrobiliśmy przy tych cenach, wynosi 11 tysięcy, czyli przypuszczam, że teraz zaczynając nowy dzień, widzowie, zaczynając nowy dzień, przypuszczam, że pobijemy obrót, jaki mieliśmy, kiedy był mod More Customers. Zobaczcie, cena rynkowa 22 dolary, mamy o 2 dolary, znaczy euro, tak? O 2 euro mamy drożej. I każdy produkt jest w tej chwili o 2 euro drożej. Każdy. Także otwieramy sklep. Dlatego właśnie musiałem wyjść na chwilę z Supermarket Simulatora, aby to ustawić. Moi drodzy, to jest coś niesamowitego. To ja już wolę nie myśleć, co by się działo na modzie More Customers, ale nie chcę tego robić na tym modzie. Moi drodzy, nie chcę tego robić na tym modzie. Tak swoją drogą czeka nas... Już w następnym odcinku, zanim klienci się zejdą, to wam, drodzy moi kochani widzowie, pokażę w zarządzaniu. Czekają nas te licencje. Oczywiście mógłbym jej w tej chwili kupić, bo kasę na każdą mamy. Chyba mamy, tak, 120 tysięcy byśmy mieli. Natomiast nie jest problem, moi drodzy, w kasie. Jeśli ja bym kupił teraz te licencje, musiałbym mieć te produkty na stanie, a tak nie chcemy sobie strzelać w kolano. To będziemy rozkminiali w następnym odcinku, bo ja też chcę zastanowić się, czy już nie myśleć o w ogóle powiększeniu, słuchajcie, tego sklepu, ale no chciałbym o parę sekcji go powiększyć. Nie wiem, może to kolor ścian, widzowie, na to wpłynął. Nie umiem wam na to pytanie odpowiedzieć, ale jest to, no jest takie prawdopodobieństwo, że może, słuchajcie, kolor ścian wpłynął na to, że ci ludzie tak, kurczę, tutaj, nie wiem, że tylu klientów, jakby nie umiem wam na to pytanie odpowiedzieć, jest to dla mnie bardzo w tej chwili ciekawe, że do naszej stonki, kiedy daliśmy nazwę VIP, zmieniliśmy nazwę sklepu, przyszło o wiele więcej klientów niż przychodziło normalnie. Zobaczcie, 2 dolary, 2 euro jest wszystko droższe, a ludzie mimo wszystko kupują. Ciekawe, kiedy przestaną kupować. I ja tu jestem, moi drodzy, ciekaw, bo to jest po części odcinek taki, można by powiedzieć, na luzie i po części eksperyment, nawet bym nazwał eksperyment społeczny. Więc ja tu absolutnie nie spodziewam się progresu. No kasę coś zarobiliśmy, przy czym przypuszczam, że będziemy stratni te punkty. Myślę, widzowie, że będziemy te punkty stratni. Ale różnica w obrocie jest ogromna. I mogę się nawet upewnić i teraz wam powiedzieć, słuchajcie, ale tu już jestem pewien, że... No, że nie mam włączonego moda More Customers. Nawet sobie w tej chwili, słuchajcie, zaglądam w folder. No i nie mam. Na pewno moda More Customers nie mam, moi drodzy, włączonego. Nie ma go. Także to osiągnęliśmy bez moda More Customers. Także to jest niesamowite. Wystarczyło... O, zobaczcie, wszędzie napisy, wszyscy niezadowoleni. Przyjrzyjmy się. Tradycyjnie, słuchajcie, wchodząc na zamrażarkę. Z zamrażarki zawsze wszystko najlepiej widać. Pamiętajcie, widzowie, jak chcecie przejrzeć wasz sklep na wzdłuż i wszerz, to polecam wchodzić na zamrażarkę. Tak myślę sobie, że oczywiście... Zobaczcie, to jest na przykład dwa NPC-ty idą za sobą, tu dwie kobiety jako NPC-ty idą za sobą, tu trzeci. Także ja myślę, że zdecydowanie, moi drodzy... Zdecydowanie supermarket powinien popracować nad tym, żeby było więcej tych NPC-tów. No bo jeżeli... Więc według mnie cały czas powodem jest to, że według mnie ten czas biegnie zbyt szybko. Gdyby to oni rozłożyli bardziej o dwa razy, byłby dłuższy czas tej dniówki, byłoby według mnie lepiej.
Szczególnie, że zwróćcie uwagę, moi drodzy, że większość z was prawdopodobnie robi tak jak ja, że większość czynności robicie, kiedy sklep jest zamknięty, tak? Zamawiacie towar, uzupełniacie, ja mówię o początkach, no bo ja też tak robiłem, teraz to już robią pracownicy, natomiast według mnie ta dniówka mogłaby być dłuższa, od rana mogłoby w ogóle nie być klientów. Patrzcie, Mateusz znowu do mnie przyszedł, mimo że to Mateusz, dzisiaj się nie wypłacisz, chłopie. Panie polityku, dzisiaj się pan nie wypłaci. Dzisiaj, Mateusz, to się nie wypłaci. O, już nie ma zmiłuj. Na razie nie mamy tych punktów karnych. A tu już szedł Mateusz, czy ja mam déjà vu? Ej, dwa Mateusze. Kurde, widzicie, klonują się te boty, także jest to troszkę takie irytujące, przynajmniej z mojego punktu widzenia, jeśli identyczne boty obok siebie gdzieś tam się pojawiają. Zobaczcie, wszystko im jest za drogie, wszystko. O, Mateusz przyszedł, co on tu robi? Kurde, ty Mateusz, co ty robisz temu kolesiowi łysemu, chłopie? Że byłeś kiedyś tam jakimś premierem czy kimś, to nie znaczy, że chłopa możesz prześladować mi przy zamrażarce. Jak się do niego dorwał normalnie? Szarpał jak reksioszynkę normalnie. Ja nie wierzę. Ale zobaczcie, Mateusz na ceny nie narzeka. Wszyscy narzekają na ceny. Że za drogo, a Mateusz na ceny nie narzeka. Chyba jako jedyny zadowolony z cen. No, dużo, dużo ludzi narzeka, ale to jakby zobaczymy, jaki będzie obrót dzienny na koniec. Może się okazać, że w ten sposób, że podnieśliśmy cenę, widzowie, jest to bardzo prawdopodobne, że przez tą akcję, że podnieśliśmy cenę, zarobimy kasę na tą rozbudowę tego sklepu, tylko nie wiem, z której strony, czy to tam na wprost się będzie rozbudowywało, czy tu na prawo. To już się okaże. Ja, jak widzicie, no staram się w miarę, jak nie ma jakichś rzeczy do robienia, nie biegać między tymi regałami, bo z jednej strony szanuję to, co pisaliście w komentarzach, że wam się w głowie kręci, jak tak szybko biegam. Nie dziwię się, bo jeżeli ja uzupełniałem towar poza odcinkiem i biegałem, to też mi się w głowie kręciło, bo ile można. A druga sprawa jest taka, że często przez to światło chociażby, ja to odkryłem, jakbyśmy zgasili, moi drodzy, światło, nie będzie spadku FPS-ów. W momencie, kiedy światło się świeci, FPS-y spadają i to takie sprawia wrażenie takiego lagowania. No niestety, tutaj nic z tym, moi drodzy, nie zrobimy. No, światło musi być, no mógłbym mniej świateł zamontować, co może jest powód, że mam za dużo świateł w sklepie, no. Mi się wydaje, że dużo ich nie ma, no ale dobra. Nie będę się kłócił, no. Także zobaczymy, moi drodzy, już niedługo dzień się będzie kończył. To drugi dzień z naszej przygody tutaj supermarketowo-symulatorowej, jakkolwiek to można nazwać. A ty, drogi widzu, jeżeli ta seria ci się podoba, oglądasz, to będzie mi bardzo miło, jak zostawisz komentarz pod filmem, łapkę w górę dla lepszych zasięgów. Czy jeśli nie subskrybujesz mojego kanału, to proszę zasubskrybuj, pomóż mi wbić 10 tysięcy subskrypcji do wakacji. Bardzo mi na tym zależy. Będę bardzo, bardzo wdzięczny. Dzisiejsza seria też taka na luzie, bo wiecie, nie można ciągle działań robić. Wiem, że mogę sobie tym zaszkodzić i widzę, że ten pasek postępu, jeśli chodzi o poziom, wcale nie idzie zbyt szybko. Ja się z tym wszystkim liczę, ale wiecie, ja zawsze jestem zwolennikiem, tak jak robię to w przypadku Eurotracka, teraz Farming Simulatora. Czy tutaj ja jestem zwolennikiem takiego levelowania na luzie, bez presji. Wiem, że mamy 81 poziom dawno wbity, że możemy kolejne produkty wprowadzić, ale jak wiecie, no... Najpierw sobie zbieramy kasę, ja się zastanowię, gdzie te nowe produkty powstawiam. Przemyślę, może od razu rozbudujemy sklep, żeby już mieć to zaplanowane tak już na stałe, no bo generalnie tam jest tylko jeszcze jedna licencja nam zostanie. Jak te 4 licencje można kupić na poziomie 81 sklepu i później na 90 poziomie jest już tylko ostatnia jedna licencja. Ale zobaczcie, że mimo wszystko dużo ludzi, którzy gdzieś tam podchodzą do kasy, dużo ludzi nie narzeka i no, mamy plus 5 SP, plus 5, plus 5, także tych minusów nie dostajemy. No, minusy pewnie by były, gdybym ja był na kasie, nie? To już na pewno, to już jest, widzowie, więcej jak pewne, jak ja bym wlazł na kasę, to byłyby same minusy. Zaraz zobaczymy, bo ja oczywiście znów chcę podnieść ceny. Czy to wszyscy? Jeszcze nie wszyscy. Jeszcze ktoś tam biega między regałami, także dajmy im szansę.
I moi drodzy, teraz będzie najgrubsza akcja. Czy jesteście gotowi, moi drodzy? Możecie napisać w komentarzu. Drogi widzu, ja ci, jak napiszesz w komentarzu, ja ci przypnę serduszko do tego komentarza. Czy jesteście gotowi? 5 euro. Każdy produkt droższy. O 5 euro. Totalny sklep dla VIP-ów. Totalne szaleństwo. Następny dzień przelecimy właśnie w takiej sytuacji. Tylko tradycyjnie muszę powtórzyć poprzednie działanie. Ale dajmy szansę jeszcze ostatniemu klientowi. I moi drodzy, jakiegoś nowego bota wstawili. Ty, jeszcze nie widziałem tego chłopatu. Nowego bota wstawili. No i to mi się podoba. Niech dają. Ej, czekaj gościu. Halo, ziomuś, czekaj. No, jeszcze go nie widziałem w moim sklepie. Dobra. Także teraz ustawiam na nowy dzień, żeby to działało. Właśnie, jak chcecie wiedzieć, jak działa mod Price Updater, to ja mogę nagrać. Widzu, jeżeli chcesz wiedzieć, napisz w komentarz, że chciałbyś taki odcinek, to ja ci go nagram, ci to dokładnie wytłumaczę, jak to dobrze poustawiać, na jakiej zasadzie to działa, bo wielu z was widzę, że ma nadal z tym problem. Jeżeli będziecie chcieli, z miłą chęcią taki odcinek dla was nagram, bo chociaż był już taki jeden odcinek, ale nie mówiłem jeszcze chyba o wszystkich rzeczach. Zresztą jest na kanale, dobra. No i mamy, moi drodzy, co my tu mamy? Tu to w ogóle jest dziwna sytuacja, widzowie. Oczywiście przychód, czyli obrót, mamy niższy. Tam wtedy był obrót 11 tysięcy, teraz mamy obrót 8800, czyli niższy. Tylko zobaczcie, jaka jest sytuacja dziwna. Zadowolonych klientów 14, z czego 293, no chyba, że na produkty po prostu. Może to za drogo, to bardziej odnosi się do produktu, a nie do liczby klientów, no bo to dziwnie oni to tutaj pokazują, jakby jest to dla mnie troszkę takie, no, niezrozumiałe. Dobrze, moi drodzy, zobaczcie. Jak widzicie, bez światła nie ma spadku FPS-ów, no ale co to za sklep bez światła? Co my tu mamy? Chociażby już gorzołka. Niech będzie, bo jest najbliżej. 12 powinna kosztować, kosztuje 17. I tak wszystko, moi drodzy, wszystko. Chipsy zwykłe, proste, które powinny kosztować, słuchajcie, 6, kosztują 11. Także Jukenowi odbiła palma do głowy. Widzowie, palma mi do głowy uderzyła. Totalnie otwieramy kram. Jukenowi w tym odcinku uderzyła palma do głowy. I to taka konkretna palma, jak widzicie. Ciekawe, czy w ogóle może być sytuacja, że w ogóle nie będziemy mieli obrotu. Tylko dziwnie nam się znowu ten poziom, słuchajcie, 82 tak jakby zapełnił, a był w połowie, a potem to znowu spadnie. To takie jakoś dziwnie się dzieje zawsze na początku dnia. Mamy, słuchajcie, ustalone każdą cenę. No nie będę wam pokazywał, możecie mi wierzyć na słowo. Pokazałem wam na jednym produkcie, ale na wszystkich produktach. A totalnie na wszystkich są ceny ustalone. Plus 5. To nie, że procentowo, bo moglibyśmy, wiecie, ustalanie ceny procentowo jest spoko. Co ty mi, babo, marudzisz, że tuńczyk ci za drogi, jak jeszcze do sklepu nie weszłaś? To skąd wiesz, co jest w lodówce? Jakaś, kurde, wróżbitka mi tu weszła normalnie. Może to jest ta wróżka Salomea, co, kurde, suchary opowiada w Polsacie. No, to może to ta. W każdym razie, moi drodzy, tutaj jakiś karton gagatek zostawił z łososiem. No to są ci moi nieidealni pracownicy. No ale to dlatego zostawił karton, bo ja musiałem wyjść na chwilę z Supermarket Simulatora, aby zmienić ustawienia moda, bo to, pamiętajcie, jest kluczowe. Mod zaczynać, ale Mateusz twardo nadal do nas przychodzi, słuchajcie. Twardo Mateusz M do nas przychodzi. Pan polityk. No to jak tak dalej pójdzie, to my tu niedługo będziemy... O, widzicie, zaczynamy dzisiaj dostawać punkty minusowe. Zobaczcie, wszędzie są punkty na minus, więc jestem ciekaw, czy... No zobaczcie, i klienci wychodzą. Wychodzą ze sklepu, nie chcą kupować. Tylko jeden chyba coś kupił. I to majonez w dodatku. Gościa było stać na majonez, a cała reszta wychodzi. O, Mateusz niezadowolony. Ciasteczka Mateusz chciał sobie kupić i się obraził. Wychodzi Mateusz. Mateusz, wajchę przełóż. Ej, Mateusz, wajchę przełóż. To jest Mateusz? To jest Mateusz, patrzcie, to jest Mateusz. Dobra, nie da się go spauzować, żeby się zatrzymał.
A niestety, przez to, że światło się świeci w sklepie, to mi to... Powiem wam, że nadmierna liczba modów niestety daje takie efekty. I z tym się nie da nic zrobić. Także ja, wiecie, raczej będę uważał z tymi modami, albo też czekam na... Patrzę, jakie są update'y. Na razie wywaliłem... Nagrywałem wam wczoraj odcinek o tym, jak wprowadzić polskie produkty. Super to chłopacy zrobili, zresztą jeden z chłopaków mi też odpisał tam, że to było celowo, co oni zrobili. No okej, i to w takim razie tutaj mały update. Będę musiał tam komentarz pod tym filmem zostawić. Mały update do tego poprzedniego odcinka, w takim razie słowny, że tak powiem, że chłopacy to tak zrobili, jak planowali. Więc co bym powiedział, ma sens wprowadzenie tych polskich produktów, ale moim zdaniem, jeśli otwieracie sklep od nowa, więc możliwe, że jak ta seria się skończy, to wejdzie więcej jeszcze jakichś takich ciekawych modów i jeszcze raz zaczniemy serię typowo z polskimi produktami. Możecie, widzowie, dać znać w komentarzach, czy chcecie, żebym się jeszcze raz tym wszystkim od początku, od zera zmierzył, już stawiając sobie wyżej poprzeczkę, żeby było trudniej. Ale używając na przykład mniejszej ilości modów, przy czym od razu wam mówię, że do automatycznych cen moda bym musiał mieć, skaner też musiałbym mieć, no bo to była jakby masakra. W tej serii dość długo zwlekałem z pracownikiem, z magazynierem i z samym magazynem. Może w nowej serii zrobiłbym właśnie odwrotnie i w ogóle w tej serii to ja prawie rachunków nie płacę. Ciekawe, co się stanie, jak nie zapłacę rachunków, czy mnie nie wiem, co oni tu mogą mi zrobić. Zobaczmy, widzowie, w tym zarządzaniu, bo tutaj rachunki się zbierają, widzicie, zbierają się, ale spróbuję nie zapłacić przez parę dni i zobaczymy, co się stanie. Może będzie motyw na odcinek, widzowie. Może będzie temat na odcinek. Ktoś coś kupuje, ja się wcale nie zdziwię, jak obrót będzie najniższy w historii, bo zobaczcie, wszyscy z każdej strony narzekają, oni nawet do sklepu nie chcą wchodzić, więc jestem ciekaw. Czy może być tak, że obrotu będziemy mieli w sklepie, nie wiem, 1000 na przykład? Czyli tak jak mieliśmy totalnie na samym początku, gdzie jeszcze produktów nie było. Jestem bardzo ciekaw. No zobaczcie, ten mi już tu o serze gada, a jeszcze do sklepu nie wlazł. No co za gość, tu same wróżki do mnie dzisiaj przychodzą. Tego to nie rozumiem. Tu jest jakiś ewidentny błąd, no bo to tak nie powinno działać. Słuchajcie, że ktoś... z botów, z klientów, wiecie, chcę kupić produkt typu ser, gdzie on jest na wejściu do sklepu. O, tu kobitka niezadowolona wyszła. Zobaczcie, ile ludzi wychodzi ze sklepu bez zakupów. Czyli faktycznie nie kupują. No ale moi drodzy, VIP-em nie każdy może być. No przecież, czy nam zależy, żeby każdy tu był VIP-em? To jest w tej chwili, słuchajcie, sklep dla VIP-ów. Jest znaczek. Z dolarkami, także kupują u mnie same VIP-y. Na pewno VIP-em nie jest teraz Mateusz M, który ten sklep jednak opuścił, marudząc, że jest za drogo. No trudno, olać Mateusza. Ale ochroniarz Mateusza już poszedł do sklepu, kupił, jest, zaraz będzie wychodził ten w okularkach, pan Matrix. To jest Mateusza ochroniarz i on, jak widzicie, zakupy zrobił, ale widać na pewno, że ludzie o wiele mniej tych produktów kupują. Czyli może kupują jakieś tam pojedyncze produkty, które powiedzmy potrzebują, a nie robią już takich zakupów. Przypuszczam, że tutaj kwotowo nie będzie zamówienia za 200. I zobaczcie, że pozbyliśmy się w ten sposób kolejek do kasy, więc to jest odpowiedź, jak pozbyć się kolejki do kasy. I wiecie co? Myślę, że na sam koniec zostawimy perełkę. Ja myślę, że to zrobię, moi drodzy. Chciałbym to sprawdzić. Jeśli powiedzmy mamy ceny wyższe o te no 5 euro, no nie wiem, czy odyszkę bym chciał podnosić. Możemy ekstremalnie dla widza spróbować. Natomiast zainstalowałbym tego moda More Customers i zobaczyłbym, no bo wtedy widzieliśmy realne tłumy w sklepie, realne kolejki, tak? I zobaczyłbym, czy przy modzie More Customers no będą nadal takie tłumy, czy już tych tłumów nie będzie, bo jak póki co widzę przy tych cenach w sklepie, no ruch jest o wiele mniejszy, widzowie. W tych godzinach ruch w sklepie był o wiele większy. Ale raczej cenę już bym, no może nadyszkę podniesiemy, żeby o 10 eurasków było droższa. I zobaczymy, czy faktycznie znajdzie się odważny lub odważna, który kupi. Ale aby to zrobić, musiałbym moda More Customers wgrać, bo byśmy tu mieli... O, ten jaki niezadowolony, ty spojrzał na mnie, widzieliście gagatka?
Panie, ta koszula trochę pana opięta jest. Nie wiem, czy pan na siłownię chodzi, tak raczej chyba nie za bardzo, ale zobaczcie, mimo wszystko dużo i z tych gagatków wychodzi ze sklepu niezadowolonych, także no akcja myślę, że całkiem fajna. O, tu kobitka z tatuażem miała taką ochotę na wódeczkę, że mimo, że 5 eurasków droższa, to dwie flaszki kupiła. No i widzicie. Pewnie miała dużą potrzebę napicia się dzisiaj, może miała stresujący dzień, nie wiem, nie, o, następna, ta w tym czerwonym też wódeczkę kupiła, mimo że jest 5 euro droższa, no ludzie, kochani, ludź, ale narzekają, dobra, nie, no ja muszę, słuchajcie, ja muszę to podnieść jeszcze, ja muszę iść za ciosem i zrobić 10 euro, muszę to zrobić i chcę to zrobić, słuchajcie, z modem More Customers właśnie, i się przekonać, jak to będzie przy takich tłokach wyglądało na moją stratę. Ta się żegna, czy co ona robi? Dziewczynko, umiesz się żegnać? Umiem. Do widzenia. Dobra, jeszcze chwilę poczekamy. Niech wyjdą, ja wam to przyspieszę, Boże. Moi drodzy, jeden klient tylko zadowolony, łącznie niby było 101, no dobra, niech będzie, natomiast obrotu, jak widzicie, mamy tylko 4000, czyli ten obrót już przy tych cenach spadł o prawie połowę, no może nie połowę, bo 7000 robiliśmy normalnie, między 6 a 7 w tej chwili spadło na 4. I ostatnie nasze podejście, moi drodzy, z modem More Customers, czyli tych klientów teraz powinno być około 200. Obrót na modzie More Customers wahał się między 12 a 14 tysięcy. Także moi drodzy, zobaczymy, co to się tu zadzieje. Czy to w ogóle jest realne, że to się posprzedaje, czy to się nie posprzedaje. Ja będę oczywiście robił wam za kamerę monitoringu. Będziemy obserwowali, będziemy komentowali. Póki jest dzień, póki jest jasno, to myślę, że przed sklepem na zamrażarce, żebym tylko tu wskoczył, o, przed sklepem na zamrażarce, później w środku robię, słuchajcie, za kamerę monitoringu dzisiaj i lewo, prawo. No już teraz jest mod More Customers, więc teraz powinni naprawdę drzwiami i oknami do mnie tutaj gnać, przy czym podkreślam, widzowie, podkreślam, produkt, każdy produkt jest o 10 euro droższy niż cena rynkowa. 10 euro. I to nawet tak, jakbyście poszli do sklepu i nie wiem, mieli porównywać, że przykładowo my to często na złotówki przeliczamy. Byśmy porównywali, że u nas jest coś droższe o 10 zł. No moi drodzy. Jestem ciekaw, czy w ogóle jakakolwiek sprzedaż będzie. Pierwszy pan zdecydował się kupić. Pierwszy pan zdecydował się kupić, ale pytanie, czy to znaczy, że już jakiś obrót mamy, zero obrotu nie będzie. Właśnie, to jest ciekawe, czy to w ogóle jest możliwe, widzowie, aby mieć zero obrotu przy takich cenach. No raczej nie, bo jak widzicie, druga pani kupiła, przy czym wszyscy narzekają i cały czas dostajemy minus punkty. Cały czas. Teraz akurat ktoś kupił, to mamy na plus. No ale jestem ciekaw. Możesz, drogi widzu, w komentarzach obstawiać. Ja jakby ten cały proces też zakupów później wam przyspieszę, jeśli chodzi już jak się ściemni. Natomiast możecie obstawiać, jaki może być obrót, zakładając, że o 10 euro każdy produkt jest wyższy, że poprzedniego dnia przy 5 euro wyższych cenach było tylko 4400. Znowu Mateusz u nas nie kupił. No, biedny ten polityk, kurczę. Nie stać go, żeby 10 euro więcej zapłacić. Także zaraz się przekonamy, moi drodzy. Zaraz się wszystkiego przekonamy. Ja wiem, że sobie tym szkodzę, bo może kasy, nawet wam powiem szczerze, w tej sytuacji, nawet mając moda More Customers, mi tych klientów, widzowie, wcale nie przybywa.
Zwróćcie uwagę, że kasy mi też jakoś super nie przybywa. To jakieś groszowe są te zamówienia. Przypominam, każdy produkt, słuchajcie, o 10 euro droższy. Czyli jak coś kosztowało 5 euro, teraz kosztuje 15 euro. Widzowie, czy wy to rozumiecie? Coś kosztowało 5 euro, teraz kosztuje 15 euro. To jest w ogóle kosmos, jaką my teraz marżę. No ale sklep dla VIP-ów, słuchajcie. VIP z dolarami w logo. Aż powiem wam szczerze, że te dolary mi się spodobały. I nie wiem, czy przy tej stonce po prostu, albo w logo stonka, to może dam znaczek, kurczę, dolara. Powiem wam, że chyba zmienię logo sklepu. Muszę się zastanowić, czy nie zmienić loga sklepu na stonka Jukena ze znaczkiem dolara. Przemyślę. Zobaczę, jak to wizualnie będzie. Tuńczyk jest dla pani za drogi, a pani do sklepu nawet nie weszła. Ale zobaczcie, jedna osoba kupiła po dwie rzeczy z każdego. No ten widocznie z biura wyszedł, to bogaty. Czyli jak kupił, słuchajcie, 6 produktów, to 60 euro przepłacił. Czy wy to rozumiecie? Na każdym produkcie jest 10 euro drożej. Ej, tam mnie obserwuje. Zobaczcie, widzowie, ona mnie obserwuje. Czemu ona mnie obserwuje? Dzień dobry pani, dlaczego pani się na mnie patrzy? Podobam się pani, ja wiem, droga pani. Pani udaje taką niedostępną, że pani do kasjera, że ten... Ale mi się pani tatuaż nie podoba na tym tyłku, droga pani. Pani tak się na mnie patrzy, no ale ten tatuaż, no masakra, no, droga pani. No i się pani obraziła, ja wiem, zaraz pani mi w pysk będzie chciała strzelić, ale wie pani co, ja nie muszę do... Ja pani powiem jedną rzecz, gdzie pani uciekła? Halo? Ej, zniknęła. Jest. O, jest, stoi przy mnie, ty. Wiecie, wie pani co, ja nie muszę na panią patrzeć od tyłu, ja mogę na panią patrzeć od przodu i tu mi się bardziej podobają pani oczy. Aha, jednak pani chce mi tył pokazać. Widzi pan, jakie te kobiety są dziwne niektóre, no. Weź tu zrozum kobiety. No nie zrozumiesz. No nie zrozumiesz. A za chwilę przyjdzie z powrotem i będzie prosiła. A pan, w czym panu mogę pomóc? Witam. No, no właśnie mówiłem, że ta pani jest jakaś taka dziwna. Aha, już sobie pan idzie. A nie wiem, dziwnie się państwo zachowujecie ostatnio. Nie wiem, co ja mam, kurde, liścia na głowie czy co, że się tak wszyscy na mnie gapią? Czemu widzowie się wszyscy na mnie gapią? Odkąd podniosłem ceny w sklepie, to te boty zaczynają się na mnie gapić. Nie było tak wcześniej. Jak były normalne ceny, oni tak się na mnie nie gapili. Zobaczcie, następny się na mnie gapi. Halo? Co jest ze mną nie tak? Wiecie, dajcie jakieś lusterko, to ja się przejrzę w lusterku, nie? Może, nie wiem, mi się coś rozmazało na... No ten się chociaż, no... Nie wiem, jakieś te boty się dziwnie zachowują. I teraz takie tłumy ludzi wychodzące ze sklepu bez zakupów, nie? To jest, widzowie, sztos. No ale 180 tysięcy przebiliśmy obrotu, więc całkiem myślę spoko. Całkiem myślę, widzowie, że spoko. Dobra, zrobiło się ciemno, więc idziemy, słuchajcie, z naszym monitoringiem do środka. Ups. No ale teraz jak jest więcej klientów, to znowu też laguje. No niestety, wiecie, supermarket jeszcze nie jest jakoś super... zoptymalizowany, szczególnie no jak ktoś tak jak ja wgrywa mody. No ale wiadomo, no to jest wczesny dostęp, więc ja tutaj absolutnie nie narzekam. Chociaż te rzeczy niektóre, które są właśnie dostępne w modach, powinny być przez producenta fabrycznie dostępne. To. No tak, bo teraz ten jak na mnie patrzy, zobaczcie jego minę. Aż gościa na miniaturkę da mnie. Patrzcie, jaki wkurzony. A ten kupił i to, zobaczcie, 20 euro przepłacił już. To może pan trzecią jeszcze weźmie sztukę? Lody, kurczę, po 12. A lody były po 2, nie? Były lody po 2 euro, a teraz są po 12, bo dychę droższe. Ja pierdziel. Jestem ciekaw, w którym momencie oni by przestali kupować. W którym momencie doszłoby do sytuacji, że ani jeden klient by nie kupił. Ja to może sprawdzę, słuchajcie, sobie poza odcinkiem i dam wam znać, bo już nie chcę tutaj tak podnosić tych cen, wiecie, no przecież nie będę o 100 podnosił, bo to wiadomo, że to już by było troszkę takie ekstremalne, nawet jak na sklep VIP, nie? Proszę, szanowni państwo, tutaj są produkty dla VIP-ów, produkty ekskluzywne, produkty marki premium, jak widać niektóre pozłacane. Także zachęcamy do zakupów. Tylko dzisiaj taka okazja, bo jutro ceny podnoszę.
Słuchajcie, widzowie, jutro podnoszę ceny, a dzisiaj od 10 euro, to jutro 20. Nie no, zobaczymy, zobaczymy. Nie no, ale tak serio, już całkiem poważnie, już w następnym odcinku się zajmiemy no taką organizacją troszkę w tym sklepie. Przemyślę, czy go troszkę nie rozbudować i te licencje, albo najpierw licencje, niech one na siebie zarobią, później lekka rozbudowa, bo tu już mi się zarobić za ciasno. Ja bym chciał jeszcze jedną kasę, na której też bym mógł się pobawić, czyli 5 kas. No i bym rozbudował ten sklep, aczkolwiek powiem wam, że czuję niedosyt, bo no niebawem dobijemy do maksymalnego levelu sklepu i już nie da się rozbudować nic więcej. Jakby takie zbyt szybkie, zbyt łatwe to dla mnie. Brakuje, mam taki niedosyt, że więcej produktów powinno być dostępnych, dalsza rozbudowa sklepu, czy na przykład tworzenie sieci sklepów, czyli przykładowo mamy jeden sklep, który na siebie zarabia, a w drugiej części miasta od zera startujemy znowuż z nowym sklepem. Znaczy od zera, w sensie nie od zera z poziomu... Ja bym to zrobił tak, że dostajemy sklep, tak samo jak zaczynaliśmy grę, tak? Tylko że już mamy wszystko, jakby wiadomo, że licencje w nim mamy dostępne wszystkie już bez kupowania, no bo tu kupiliśmy. Tylko w tamtym konkretnym sklepie byśmy na przykład mogli rozbudowywać go znowu, nowo go urządzać, zatowarowywać. No, tak jakbyśmy sieć sklepów mieli otwartą, nie? Więcej dniówki, widzowie, nie będziemy robili. Niech ci klienci tylko wykupią, przelecimy z tym szybko i zobaczymy podsumowanie. Więcej już nie podnoszę cen, na pewno nie dzisiaj. A zapraszam was do oglądania następnego odcinka, w którym właśnie zajmiemy się troszkę tymi licencjami, kolejnymi następnymi produktami, jakąś rozbudową. Zobaczymy, zobaczymy, ile mi się kasy uda tutaj uzbierać. Zobaczmy, co my tu mamy. Jeden klient tylko był zadowolony, widzowie. Jeden klient, ale zobaczcie, przychód. Kurde, 6200 przychodu. No tak, tylko że graliśmy na modzie More Customers, czyli nie można tego do poprzedniego dnia, widzowie, porównywać, gdzie mieliśmy 4000 przychodu. Ale możemy się odnieść do tego, jak między 12 a 14 tysięcy były obroty na modzie More Customers. Tak teraz o połowę spadły, no ale nadal 6 tysięcy do przodu. No cóż mogę wam powiedzieć? Cóż mogę wam powiedzieć, moi drodzy? Tyle w tym temacie, tyle w tym temacie. Ja się z wami, moi drodzy, żegnam. Dziękuję ci, drogi widzu, za oglądanie. Będzie mi bardzo miło, jak zostawisz łapkę w górę, komentarz pod filmem. No i zapraszam już jutro na kolejny odcinek Supermarket Simulatora. Do zobaczenia, trzymaj się, cześć!